Jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze stanowisko, nasz apel, które zrodziło się podczas naszej Rady Biznesu, podczas ostatniego spotkania Rady Biznesu, między innymi po konsultacjach i po uwagach Pana Prezesa Jana Czechowicza, ale także słupskich przedsiębiorców, którzy z oburzeniem przyjęli informacje dotyczące kolejnego już przedłużenia terminu budowy drogi ekspresowej S6. Jak Państwo wiecie z doniesień medialnych, kolejne zapowiedzi, które dotyczyły budowy tej drogi, zostały przełożone w czasie. Droga, która wpisywana była do planu budowy już od wielu, wielu lat, nie będzie realizowana i w związku z tym przygotowaliśmy protest. Kolejne plany dotyczące tej drogi niestety nie są realizowane i w związku z tym przygotowaliśmy razem z przedsiębiorcami, Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową, protest do pani premier Beaty Szydło i wicepremiera Mateusza Morawieckiego. To kolejny protest, jak Państwo wiecie, dotyczący wstrzymania budowy drogi S6. Ale protest, który w tym kontekście jest niezwykle praktyczny, bo dotyczy przedsiębiorców działających w naszym regionie. Nie tylko ziemi słupskiej, ale także lęborskiej, bytowskiej, miastka i całego Pomorza Środkowego. Protest, który dotyka spraw praktycznych. Przedsiębiorcy są tak naprawdę sercem naszego regionu. To dzięki nim kreujemy nowe miejsca pracy. To dzięki przedsiębiorcom może rozwijać się nasz region. I ich głos, myślę, że w tym wymiarze praktycznym ma ogromne znaczenie dla przyszłości tej inwestycji.